nie to, co myślisz. Będę jego ostro. Panie! Nigdy bym cię nie poznał, Izabelo, w tym zawoalowaniu, gdyby nie drgnienie serca. Lubię, jak się tak wygłupiasz. No, udało się. To moje początki na hulajnoce, więc przepraszam. Ale ja o czym innym, o takiej dziewczynie, Klaudia Jakira, aktorka, blogerka teraz już, która występowała w Radio Tok FM, prowadzonej audycji przez Sroczyńskiego. Ona 30-latka wraz z 30-latkiem Łukaszem Konopczyńskim. Jego ojca kiedyś znałem, jakby młody był u mnie, jeszcze w tych moich slumsach na Markowskiej, gdzie wtedy mieszkałem. No i odbyliśmy taką bardzo intelektualną rozmowę. Po prostu był ciekaw, no faceta, który wyszedł z kryminału i czy zgłupiał, czy zmądrzał. No, chyba zmądrzałem wtedy. Dziś już może w dół. No, ale Klaudia. Klaudia, jak mówiłem, aktorka, blogerka, napisała jakiś taki wielki manifest, ja go nie czytałem, który ma 1,5 miliona wejść, o programie dla opozycji. Krótkim, zwięzłym, no i chyba według niej, no nie tylko według mnie też, zwycięskim. To tam, co ona powiedziała w tym programie, to można wejść, będziecie 1,5 miliona, może 2 miliony którymiś już osobami, warto, dlatego że ja uważam, i tu właśnie jest główny problem, warto choćby dlatego, że jest to kobieta. Tak, kobieta. Ja uważam, że jeżeli coś ma uratować naszą ludzkość od zagłady, to tylko mogą kobiety. Ja jestem takim dosyć radykalny i uważam, że nie to, że tam kobiety powinny mieć więcej władzy, a tam 50%, a jeżeli nie, to 30 albo 40, nie. Kobiety powinny mieć 100% władzy we wszystkich absolutnie dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, politycznego, artystycznego to może nie, bo tam to trochę samców jest absolutnie potrzeba. No więc tam nie. Dlaczego? Mówi się, no to takie powszechne, nie wiem czy pamiętacie, jak jeszcze przed tymi poprzednimi wyborami, było takie hasełko, a histeryczna Platforma Obywatelska, a Ewa Kopacz histerycznie coś mówiła, a totalna histeryczna opozycja i tak dalej, i tak dalej. Właśnie zawsze tą historyczność, to się oni wiążą, przeciwnicy, w gruncie rzeczy sam se przy władzy, wiążą z kobietami, że niby to prawda, my samce wiemy jak trzeba, co trzeba i gdzie trzeba. A one, a no biedne baby, jak to baby i tak dalej. Kurde, faceci, jesteście kompletnie skończeni. Popatrzcie na ludzkość, te wszystkie budowle tutaj, prawda, to dla młodzieży, to jest centrum studenckie, fizyki. Ono, to wszystko będzie się walić w gruzy niedługo, kompletnie. Będą zalewać to fale powodzi. Tsunami będą zgarniać te wszystkie szkła, będzie się sypać w drobiazgi. I wszystko przez was, faceci, kurde, przez was. Co z tego, że wy jesteście mądrzy, że wy jesteście tacy zorganizowani, tacy skonsolidowani niestety, kiedy to wszystko doprowadziło nas do tego dzisiaj, gdzie właściwie mamy 10 czy 12 lat, Klaudio, prawda? 10 czy 12 lat właściwie jeszcze czasu na odwrócenie. Ja się boję, że męskie stereotypy to doprowadziły do tego, że nawet, ale kurde, ja
samiec. Ja łapię się na tym, że jak coś jest mówione gdzieś tam w telewizji, w radio, gdziekolwiek, głosem no, cienkim, no powiedzmy sobie, raczej cienkim, to już ma jakąś taką mniejszą wartość, mniejszą wagę, to już jest już mniej wiarygodne jest, a gruby taki głos, no to wiadomo, to jest facet podstawny, on wie, co mówi, on tutaj ma rozeznanie we wszystkim, a wy baby na boki i tak dalej, tak dalej. Nie. Nie. Wasze męskie poukładanie jest warte. Damskie niezorganizowanie, damska, powiedziałbym, prostota myślenia, prostota ogarniania rzeczywistości, skrótowa, jest coś warta. Dzisiaj już nie ma czasu na rozgałęzianie się. Giniemy w drobiazgach jakichś takich fakcików, jakichś takich informacyjek. To wszystko jest tak, jak powiedziałem, warte i prowadzi do właśnie zagłady. Samce w tym świetnie pływają. To jest takie piętrzenie tych słów, określeń, tego wszystkiego i właśnie nie wiadomo, o co chodzi. Kobieta ta histeryczna niby, ta niepoukładana, ta taka, prawda, no, niezorganizowana, ona krótko, zwięźle widzi rzeczywistość i tak samo ją przekazuje. I tak samo będzie tej fatalnej naszej rzeczywistości broniła. Tej zagłady, która, kurde, jest już tu za plecami. Naprawdę. Niech żyją kobiety. Klaudia. Klaudia, zgarniaj wszystkie baby dookoła. Jesteś aktorką. Jesteś przekonywująca. Jesteś śliczna. Nawet swojej śliczności używaj, żeby, kurde, odpędzić tych koszmarnych samców. Precz samcami, kurde, tak!